Kukiełki, Chloe. Pepa i jej rodzina są w odwiedzinach u cioci i wujka Świnki i Klo. O, wujek Świnka pewnie jak zwykle po obiedzie utnie sobie drzemkę. Tato Świnko, nie powinieneś mówić takich rzeczy o swoim bracie, a na pewno nie przy dzieciach. To prawda. Wujek Świnka zawsze za dużo zjada na obiad, więc potem zasypia i głośno chrapie. O tak. Pepo, George... Zapomnijcie, co mówiłem o wujku. Dobrze, tato. Pepa z rodziną dojechali do domku cioci i wujka Świnki. Dzień dobry, wujku i ciociu Świnko. Witajcie. Witam wszystkich. Witaj, starszy bracie. Wujek Świnka jest bratem taty Świnki. Chloe jest kuzynką Pepy i George'a. Cześć, Chloe. Witaj, Pepo, witaj, George'u. Chcę wam coś pokazać. Czekaj! To jest mój nowy teatrzyk lalkowy. Mój tata go dla mnie zrobił. Wow! Zrobiłam już dwie kukiełki. Te nazwałam Chloe. Halo, jestem Świnka Chloe. A to jest mój tatuś. Wujek Świnka. Witaj, Pepo. Jestem wujek Świnka. Chloe, czy George i ja też możemy zrobić lalki? Tak. Chloe maluje lalkom oczy. Narysuję usta. Dobrze. Mam na imię Pepa. George, jaką lalkę chcesz zrobić? Dinozaur. Dinozaura? Głuptas George. Na każde pytanie odpowiada dinozaur. Dobrze. Kukiełka, groźny dinozaur. Chloe robi George'owi lalkę dinozaura. Musi mieć ostre zęby. Proszę, straszny dinozaur. Chodźcie na obiad. Idziemy. Po obiedzie zrobimy przedstawienie kukiełkowe. Ciocia Świnka zrobiła na obiad spaghetti. To spaghetti jest przepyszne. Najlepsze na świecie. Od razu widać, że jesteście braćmi. Nie tylko po tym. Co macie na myśli? Jesteśmy kompletnie różni. Pepa, George i ja zrobimy przedstawienie kukiełkowe. Wspaniale! Nas też zaproście. Do zobaczenia. Przedstawienie? Brzmi świetnie. Zdążę jeszcze zjeść trochę spaghetti. Ja też mogę dokładkę? Przedstawienie się rozpoczyna. Witam, mam na imię Chloe. Ja jestem Pepa. Dinozaur! Przerażający dinozaur! No proszę, było świetnie. Brawo! Jestem wujek Świnka. Witaj, wujku Świnko. Witaj, Pepo. Wygląda zupełnie jak ty. Myślę, że zrobili mi za duży brzuszek. O, obiad mi bardzo smakował. Wujku Świnko, czy teraz mocno zaśniesz i będziesz głośno chrapał? O co ci chodzi? Tata mówi, że zawsze po obiedzie zasypiasz i głośno chrapiesz. O tak. O! Ho, ho, ho. Wasz tata ma rację. Chrapie właśnie tak. Och, tato Świnko, nie powinieneś mówić tego o wujku Śwince. Nie wiem, czy tata i wujek Świnka coś słyszą. Tata Świnka i wujek zasnęli. Od razu widać, że są braćmi. Co? Co się stało? Co? Teatrzyk lalek już się zaczął? Kurczęta babci Świnki. Pepa i George nocują u babci i dziadka Świnki. Babcia Świnka. Baba Inka. Witajcie, moje małe Świnki. Pa, pa. Do zobaczenia. Pa, pa, mamo. Pokażę wam, gdzie będziecie spali. To był pokój waszej mamy, gdy była małą Świnką. Bardzo dawno temu. To łóżko, w którym spała wasza mama. O,
robicie to, co wasza mama, gdy była mała. Czy mama też skakała po łóżku? Oczywiście. A teraz mama krzyczy na nas, gdy skaczemy po łóżku. Wszystkie mamy, gdy są małe, zachowują się tak jak ty. Ty też? Ha, tak. Idźcie teraz do ogrodu zobaczyć, co robi dziadek. Dziadku Świnko! Papalinka! Witaj, Peppo! Witaj, George! Czy chcecie zobaczyć moje marchewki? Dziadek Świnka jest bardzo dumny ze swoich warzyw. A tutaj posadziłem fasolę. Ale w tym roku najlepiej udała mi się sałata. O nie! Moja sałata! Myślę, że to ptaki zjadły twoją sałatę, dziadku. Tak, ptaki. Dlaczego te ptaki nie przestraszyły się stracha na wróble? Ponieważ ptaki, które zjadają moją sałatę, są bardzo głupie. Co się stało, dziadku Świnko? Twoi przyjaciele znowu zjedli moją sałatę. Którzy? Tom, Dick i Harry. Nie nazywają się tak. Babcia Świnka hoduje kury. Jej! Przywitaj Jemimę, Sarę i Vanessę. Dzień dobry. A to jest Neville. Czy Neville to pan kura? Tak, Peppo, to jest kogut. On jest najgorszy. Rozgrzebuje wszystkie grządki. Neville poluje na muchy. Widziałem, zjada muchy. Ale zjada też moją sałatę. Nie zjadajcie więcej sałaty dziadka Świnki, dobrze? Kupiłam dla was przepyszną kukurydzę. Hej, idziemy! Peppa, George, czy chcecie nakarmić kury? Tak, babciu, bardzo. Hej, kureczki, jedźcie. O, czy to jest domek dla kur? Tak, to jest kurnik. Tutaj kurki znoszą jajka. Jajka? Czy mogę zobaczyć te jajka? Nie teraz, na razie nie ma tu jajek. O. Peppa i George szykują się do snu w domu dziadka i babci. Babciu, kiedy będę mogła zobaczyć jajka? Myślę, że rano, Peppo. Skąd będę wiedziała, że jest rano? Neville nam powie. A teraz śpijcie. Dobranoc, babciu. Nadszedł ranek. To Neville! Dziękujemy, że nas obudziłeś, Neville'u. Dzień dobry, Jemimo, Saro i Vanesso. Czy macie dla nas jajka? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery jajka, babciu. Dzisiaj na śniadanie zjemy jajka. Dziękujemy, Jemimo, Saro i Vanesso. Jajka na miękko gotowe. Hurra! Pyszne. Babciu, twoje kurki znoszą pyszne jajka. Tak, to dlatego, że jedzą pyszną kukurydzę. No i moją sałatę. Muzeum. Peppa z rodziną idą do muzeum. Tato, czym jest muzeum? Och, to miejsce z mnóstwem bardzo starych, interesujących rzeczy. Starszych niż ty? Tak, o wiele starszych niż ja. Wow, naprawdę? Tak. Jest tam sala zapełniona rzeczami, które należały do króla i królowej. Chcę zobaczyć salę króla i królowej. Jest też inna sala z prawdziwym dinozaurem. Jej, dinozaur! Witaj, mamo Świnko. Dzień dobry, pani. Ile biletów chcecie? Dwa normalne i dwa ulgowe. Dinozaur! Aha, i jeden dinozaur. Peppa chce zobaczyć salę pełną rzeczy, które należały do króla i królowej. Jej! Dinozaur! George chce zobaczyć prawdziwego dinozaura.
Spokojnie, George. Zaraz zobaczymy dinozaura. Pepo, to są rzeczy, które dawno temu należały do królowej. To specjalny fotel królowej. Nazywa się tron. Jest piękny. A to suknia królowej. Jest wspaniała. Spójrz, Pepo, to jest złota korona królowej. Wow, jaka piękna. Mamo, a gdzie jest telewizor królowej? Wtedy nie było telewizji. Nie było telewizji? A czy mieli komputery? Nie, komputerów też nie było. To co robili całymi dniami? Mamo, gdybym była królową, jadłabym tyle ciastek, ile bym chciała. Pepa wyobraża sobie, że jest królową. Pyszne. Czy królowa Pepa życzy sobie jeszcze czegoś? Tak, więcej ciastek. Oczywiście. Chodźmy dalej. Idę, tato. Tato, jestem królową Pepą. Musisz się kłaniać, jak do mnie mówisz. Och, najmocniej przepraszam, waszą wysokość. Kim ty jesteś? Twoim ojcem. To musi być bardzo interesujące. Tak, to bardzo interesujące. A co to za pomieszczenie? To jest sala dinozaurów. Sala dinozaurów? George, to sala dinozaurów. Dinosal. A gdzie jest dinozaur? Jest gdzieś w tej sali. Nie widzę go. Musi być bardzo malusieńki. Spójrz, Pepo, on jest bardzo duży. To jest szkielet prawdziwego dinozaura. Dinozaur! George wyobraża sobie, że jest wielkim dinozaurem. Sala z dinozaurem to ulubione pomieszczenie George'a. A moja ulubiona sala to komnata króla i królowej. A teraz pokażę wam ulubioną salę naszego tatusia. Która to sala, mamusiu? Sala z ciastkami. Ulubionym pomieszczeniem tatusia jest muzealna kafejka. Proszę, ciastka. Miłe miejsce. Pepa z rodziną idą na plażę. Pepa i George uwielbiają plażę. Ale dużo rzeczy. Zapamiętajcie wszystko, nie możemy niczego zapomnieć. Ręczniki, torba plażowa, parasole, koszyczki. I nasze piłeczki. Dobrze, zanim zaczniecie się bawić, musicie się posmarować kremem. Słońce jest bardzo gorące, dlatego Pepa i George muszą się posmarować. Wypróbujmy tę piłeczkę. Chyba działa. Jaka super piłka. George, rzucasz piłkę, a ja muszę ją złapać. George, łap! Ojej, George jest za mały, żeby złapać piłkę. Nic nie szkodzi, George. Czy chcecie się wykąpać w morzu? O tak, tato! Załóżcie dmuchane rękawki. No to gotowe. Wyglądasz świetnie w tych rękawkach, George. Teraz ja, teraz ja. Już. Możemy pobawić się w wodzie. Hurra! Czy woda jest zimna? Jest cudowna. O,
Gotowi? Ty zacząłeś, tato świnko. Oj, może już dość tego chlapania. Tato, uwielbiam być na plaży. Peppa i George uwielbiają plażę. Wszyscy lubią tu być. Peppo, George, chcecie się pobawić wiaderkiem i łopatkami? O tak, mamusiu. Tato, tato, możemy cię zakopać w piasku? Cóż... Proszę, tato. No, dobrze. Peppa i George zakopują tatę w piasku. Zaczynajcie. Już. Teraz na mnie uciekniesz. Robi mi się gorąco. Dajcie mi mój kapelusz. Cóż, jeśli poprosisz. Proszę, podaj mi kapelusz. Proszę bardzo, tatusiu. Dziękuję. Może się teraz troszeczkę zdrzemnę. George, zbudujmy zamek z piasku. Peppa i George robią zamek z piasku. Najpierw nasypujesz piasku do wiaderka. O tak. Odwracasz wiaderko do góry dnem i stukasz. Podnosisz je i proszę. Zamek z piasku. Hej! Następny zamek. Peppo, George, czas do domu. Nie zapomnijcie niczego. Sprawdźmy, czy o niczym nie zapomnieliśmy. Ręczniki, torba plażowa, parasol, piłka w kropki. Wszystko jest. Mam wrażenie, że coś zostawiłam. Oczywiście, został kapelusz. Tata, zapomnieliśmy tatusia. Tak, zapomnieliśmy tatusia. Co? Tato, zostawiliśmy cię na plaży, ale George sobie przypomniał. Cieszę się, że chociaż George o mnie nie zapomniał. Park dinozaurów dziadka Królika. Dzisiaj są urodziny Freddy'ego Lisa. Wszystkie dzieci czeka wielka przygoda. Gdzie będziemy świętować twoje urodziny? Nie wiem, ale nie mogę się już doczekać. Już jesteśmy! Witam w parku dinozaurów dziadka Królika! Dinozaurka! George lubi dinozaury. Czy są tu prawdziwe dinozaury? Nie, są tylko makiety. Prawdziwe dinozaury wymarły 65 milionów lat temu. Edmund wie prawie wszystko na temat dinozaurów. Interesuje się nimi. Ale mamy coś lepszego niż prawdziwe dinozaury. Mamy śpiewające dinozaury. To dinozaur śpiew, to nasz śpiew, wesoły śpiew. To dinozaur śpiew, śpiewamy dla was dziś. Tak. Czy nie ma tutaj dużych dinozaurów? Ależ są! Mamy tutaj naprawdę duże dinozaury! Prawdziwe olbrzymy! Chcecie je zobaczyć? Tak, bardzo! To są ślady ich stóp! Musimy pójść za nimi! Te ślady wyglądają jak prawdziwe. Dziadku Króliku, jesteś pewien, że nie ma tutaj żywych dinozaurów? Oczywiście, tato świnko! Teraz wszyscy po głazach i przez most do tunelu. O, skończyły się ślady. Patrzcie, tutaj są zielone schody. I wielka zjeżdżalnia. Ojej, to wielki dinozaur. Tak,
Tak, to mój największy olbrzym, dinozaur zjeżdżalnia! Naprawdę wyjątkowy egzemplarz. Ten dinozaur nazywa się brontozaur. Naukowcy zmienili nazwę na apatozaur. Interesują cię dinozaury, prawda? Tak. No dobrze, moi podróżnicy. Gotowi jesteście przeżyć kolejną przygodę? Tak, dziadku króliku. Musimy znaleźć jajko. Jajko? Ale jajka są małe. Jak je znajdziemy? Ja się tym zajmę. Wszystkie lisy uwielbiają szukać jajek. Freddy Lis ma bardzo dobry węch. Ojej, ale jajko! Jest olbrzymie! Dlaczego jest takie duże? Bo to jajko dinozaura! Jest prawdziwe? Nie, jest więcej niż prawdziwe, jest wyjątkowe! Popatrzcie! W jajku dinozaura był urodzinowy tort. Hurra! Dziadku króliku, czy to nie jest sztuczny tort? Nie, to prawdziwy tort urodzinowy i bardzo smaczny. Kto ma ochotę? My! Najpierw nasz jubilat, możesz dmuchać, Freddy. Wszystkiego najlepszego, Freddy! A teraz czas na śpiew i taniec. Uwaga, powtarzajcie za mną. Tupie ktoś, dinozaura słychać krok. Tupie ktoś, dinozaura słychać krok. Tup, 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 hop, hop, hop. Dinozaura słychać krok. Krok. To jak dotąd moje najwspanialsze urodziny. Peppa i George rozłożyli zabawki w swoim pokoju. George, pobawmy się lalkami i dinozaurami. Co to jest? Jakiś okropny potwór. Dinozaur. To dinozaur. Pomocy, pomocy. Tata i mama świnka siedzą w salonie. Tata czyta gazetę, a mama książkę. Pomocy, ratunku! Co oni wyprawiają? A, pomocy, ratunku! Peppo, George, co się dzieje? O co tyle krzyku? Aj, pomocy! Aj, o! Co oni tam wyprawiają? Czemu tak hałasujecie? Co za bałagan na podłodze? Można się potknąć i zrobić sobie krzywdę. O, już ktoś się potknął i zrobił sobie krzywdę. Ojej, biedny tata świnka. Chodźcie, dzieciaki, posprzątamy ten bałagan. Mamusiu, bawimy się w lalki i dinozaury. Będziecie się bawić, jak posprzątacie. To jest bałagan George'a. Jeżeli tak, to ta śliczna sukienka należy do George'a. Nie. Może trochę bałaganu należy do mnie. I tak, ja pomogę George'owi, a mama pomoże Peppie. To będzie wyścig. Kto pierwszy sprzątnie? Dobry pomysł. Zobaczmy, kto posprząta pierwszy. Do boju, gotowi, start. Wygrywamy. Wcale nie. Tak. O, a to co? Misiu, nie mogłam cię znaleźć. Już, Peppo, włóż misia do pudełka z zabawkami. Już. Teraz książki. Ślicznie. A, co my tu mamy? Dinosal. No właśnie, książka o dinozaurach. To książka George'a o dinozaurach. To jest Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Tak jest. O, to jest Brontosaurus.
Brontozaurus. Tak. A to jest triceratops. Tricytops. Dobrze, George. George kocha dinozaury. Tato, George, przestaliście sprzątać. Przegracie z nami. O, tak, wyścig. Szybko, George, odstaw to na półkę. Tato, bardzo wolno wam idzie sprzątanie. Mama i ja wygramy. Nie, my wygramy. Wygramy. Nie, my. Wszyscy wygraliśmy. Zobaczcie, jaki czysty pokój. Hurra! Jaki porządny pokoik. Dobra robota. Mamo, pokój już posprzątany. Możemy się pobawić w lalki i dinozaury? Tak, możemy się teraz pobawić. Jupi! A gdzie moje lalki? Gdzie pan dinozaur? A, tutaj są! Dinozaur! To dinozaur! Pomocy! Pomocy! Ojej, w pokoju jest znowu bałagan. Cóż, chociaż przez chwilę był porządek.